Dzień dobry. Chciałbym bardzo serdecznie Państwa zaprosić do skorzystania z działalności statutowej Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ze względu na panującą pandemię planujemy działalność statutową prowadzić dalej w formie online. Już niedługo rozpoczną się odczyty. Odczyty będą organizowane w drugi i ostatni wtorek miesiąca o godzinie 17. Planujemy też już niedługo rozpocząć konsultacje. Konsultacje będą od tego roku prowadzone w formie telefonicznej. Na naszej stronie internetowej zostanie umieszczony harmonogram konsultacji. Dlatego Państwa zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie Państwo najbliższe szczegóły naszej oferty. Już niedługo też mamy przygotowany dla Państwa pakiet dokumentacji wzorcowej w zakresie PPK, który zostanie Państwu przekazany. O tym w szczegółach już za chwilkę opowie Państwu pani Magdalena Filipiak, a ja zachęcam do skorzystania z naszej działalności i do zobaczenia na Ziębickiej 18. Dzisiejszy wykład online dedykowany jest księgowym oraz osobom pracującym w kadrach i płacach obsługującym PPK. Spoglądałam na ustawę o pracowniczych planach kapitałowych oczyma księgowych, oczyma osób, które zajmują się kadrami i płacami i wyciągnęłam z nich najważniejsze elementy, które będą w pierwszej kolejności zainteresowane osoby zajmujące się naliczaniem PPK. Podczas dzisiejszej prezentacji chciałabym zaproponować Państwu przedstawienie podstawowych informacji dotyczących pracowniczych planów kapitałowych w takiej formule trzech prezentacji. I w tej chwili chciałabym, żebyśmy omówili o podstawowych definicjach ustawowych, tak żebyśmy je zrozumieli i wiedzieli, na czym polegają pracownicze plany kapitałowe. Proszę Państwa. Pracownicze plany kapitałowe jako instytucja prawna weszły do naszego systemu prawnego ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa ta w sposób kompleksowy obejmuje cztery takie główne zagadnienia. Zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, sposób zawierania umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK, dokonywanie wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK oraz finansowanie i dokonywanie wpłat do samego PPK. Dziś nie będziemy się zajmować dokonywaniem wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK, gdyż są to zagadnienia bezpośrednio związane z samymi uczestnikami PPK w większej mierze. My skupimy się na tym, jak podmioty zatrudniające, jak mówiąc ogólnie pracodawcy, mają sobie poradzić z wdrożeniem PPK oraz jak osoby, które pracują w kadrach i płacach, mają wyliczać wpłaty do PPK. Spójrzmy teraz na następujący schemat. Oszczędności emerytalne na rachunku PPK są finansowane z trzech źródeł. Jednym z tych źródeł jest uczestnik PPK, który wpłaca wpłatę podstawową w wysokości 2% i ta wpłata podstawowa jest wymagana, obowiązkowa dla niego, jeżeli zdecyduje się uczestniczyć w programie. Natomiast może też zadecydować o wpłaceniu wyższej kwoty, to będzie wpłata dodatkowa i maksymalnie razem te dwie wpłaty to będzie 4% ze strony pracownika. Podmiot zatrudniający może wpłacić maksymalnie 4%, w tym wpłata podstawowa to jest to minimum, którego nie może niżej niż to wpłacić podmiot zatrudniający, to będzie 1,5%. Natomiast państwo jest zobligowane do wpłaty powitalnej, to jest taka pierwsza motywacyjna, można powiedzieć, składka na rzecz oszczędności emerytalnych uczestnika PPK i później rokrocznie wpłata roczna pod warunkiem, że uczestnik PPK spełni ustawowe wymagania. Proszę Państwa, jest jeden wyjątek w przypadku uczestnika PPK. Wyjątek związany z tymi 2% składki podstawowej, bo co do zasady uczestnik PPK nie płaci mniej niż 2% swojego wynagrodzenia. Teraz opowiem o tym wyjątku, bo ustawodawca przewidział taką sytuację, że uczestnik
wpłaca mniej niż 2% swojego wynagrodzenia, ale tylko wtedy, kiedy taka osoba osiąga z różnych źródeł mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Może ona wtedy złożyć swojemu podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej. I wtedy wola wyrażona w tej deklaracji jest uwzględniona przez podmiot zatrudniający, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym deklaracja została złożona. Jak to rozumieć? To na przykładzie praktycznym. Jeżeli nasz pracownik złoży nam taką deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej, na przykład w listopadzie, to my będziemy odnosić się niejako do woli naszego pracownika od naliczeń wpłat grudniowych, czyli od miesiąca następującego po miesiącu, w którym deklaracja została złożona. Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałabym tutaj zaznaczyć. To, że nasz uczestnik PPK, to, że nasz pracownik złożył nam taką deklarację, nie wpływa na wysokość wpłaty ze strony podmiotu zatrudniającego, czyli nie ma takich skutków prawnych, które dotykałyby podmiotu zatrudniającego i dotyczy to tylko woli uczestnika i jego części wpłaty na PPK. Chciałabym teraz omówić z Państwem takie podstawowe definicje wynikające z ustawy o PPK i w tej chwili skupimy się na definicji podmiotu zatrudniającego i zobaczymy, jaki katalog podmiotów będzie zobligowanych do tego, żeby stosować ustawę i żeby wdrożyć w swojej firmie pracownicze plany kapitałowe. Co do zasady, możemy użyć takiej definicji opisującej podmioty zatrudniające, które objęte są obowiązkiem stosowania ustawy o PPK, że są to podmioty zatrudniające przynajmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Dlaczego to słowo obowiązkowe jest kluczowe? W przypadku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych mamy dwa rodzaje ubezpieczeń. Obowiązkowe oraz dobrowolne. I w przypadku, kiedy osoba zatrudniona podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, to dla takich pracowników ma zastosowanie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą dobrowolnie ubezpieczoną, to w tym momencie w ogóle nie łączymy osób dobrowolnie ubezpieczonych z jakąkolwiek tutaj interakcją z pracowniczymi planami kapitałowymi. Proszę Państwa, spójrzmy na podmioty zatrudniające, które są objęte obowiązkiem stosowania ustawy o PPK i które są płatnikami obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób zatrudnionych. To mogą być pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników. To mogą być zleceniodawcy, którzy dają zlecenia zleceniobiorcom, którzy współpracują z agentami oraz innymi osobami świadczącymi usługi, co do których stosuje się właściwie przepisy artykułu 750 kodeksu cywilnego. To będą podmioty, w których działają rady nadzorcze. To będą rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz spółdzielnie kółek rolniczych, a także nakładnice. Spójrzmy jeszcze na taki przypadek, który został opisany w ustawie, mianowicie podmiot zatrudniający nie ma ani siedziby, nie ma miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Taki przypadek może się zdarzyć i ustawodawca w artykule 5 ustawy o PPK przewidział możliwość podpisania umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy podmiotem zatrudniającym a osobą zatrudnioną. Na podstawie tej umowy osoba zatrudniona niejako wchodzi w buty podmiotu zatrudniającego i załatwia sobie od A do Z, czy organizuje sobie od A do Z jakby rachunek w PPK, odprowadza na ten rachunek wpłatę ze swojej strony, wpłatę podmiotu zatrudniającego i w ten sposób zbiera i gromadzi sobie fundusze na swoim rachunku PPK
I taka umowa, o której mówię, pomiędzy tymi podmiotami, będzie siłą rzeczy trwała tak długo, jak ta osoba zatrudniona będzie współpracować z podmiotem zatrudniającym. Wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, to jest taka zasada dotycząca otwierania czy wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w firmach. Ale ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Są podmioty, które nie będą podlegać pod reżim tej ustawy i nie mają żadnych, nie będą objęte obowiązkiem stosowania ustawy o PPK. Tych wyjątków są takie trzy kategorie, trzy grupy. Chciałabym, żebyśmy sobie omówili, jakie podmioty nie będą rozpoczynać tak naprawdę żadnych działań w kierunku utworzenia w swojej firmie PPK. Pierwszą z kategorii, pierwszą grupą są podmioty zatrudniające, które prowadzą pracowniczy program emerytalny, ale nie wystarczy prowadzić ten pracowniczy program emerytalny, należy jeszcze spełnić łącznie następujące warunki. W dacie objęcia ustawą o PPK musi ten podmiot prowadzić pracownicze programy emerytalne. Musi naliczać i odprowadzać składki podstawowe do PPE w rozumieniu ustawy o PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia i w PPE musi być co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie. W tym miejscu chcę podkreślić słowo osób zatrudnionych. To jest szerszy katalog osób niż sami pracownicy. W związku z czym jak wyliczamy ten procent osób uczestniczących w PPE, bierzemy pod uwagę wszystkie osoby, i pracowników, i na przykład zleceniobiorców. Zagrożenie, jakie wynika z tego, że podmiot zatrudniający nie będzie objęty obowiązkiem stosowania ustawy o PPK, jest następujące. To, że w dniu dzisiejszym nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby tą ustawę stosować wobec siebie, nie znaczy, że niedługo czy za jakiś czas to się nie zmieni, dlatego że cały czas musi być spełniona, cały czas musimy jakby kontrolować to, czy nie spełniamy choć jednej przesłanki. I tu są cztery przesłanki, jakie ustawodawca przewidział, które z automatu niejako sprawiają, że jesteśmy objęci obowiązkiem stosowania ustawy o PPK. Jakie to są sytuacje? Takie, kiedy podmiot zatrudniający zawiesi naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni. Kiedy podmiot zatrudniający ograniczy wysokość odprowadzania składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia. Kiedy podmiot zatrudniający zlikwiduje PPE oraz sytuację taką, że na dzień 1 stycznia i 1 lipca liczona jest liczba uczestników w PPE. Jeżeli tych uczestników jest mniej niż 25% osób zatrudnionych, to od następnego dnia, czyli od 2 stycznia lub 2 lipca, podmiot automatycznie wchodzi w reżim ustawy o PPK. Kolejne dwa rodzaje, czy dwie grupy podmiotów nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy o PPK, to są mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że wszystkie zatrudnione w tym podmiocie osoby złożą pisemną deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a także podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną, kiedy zatrudni on osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą. I jako przykład takiej sytuacji może być osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, niezależnie w jakiej dziedzinie, i ta osoba zatrudni opiekunkę do dzieci. W tym momencie nie ma tego obowiązku tworzenia PPK dla opiekunki do dzieci, pod warunkiem, że oczywiście opieka nad dziećmi nie jest działalnością gospodarczą podmiotu zatrudniającego. Do tej pory udało nam się omówić definicję podmiotu zatrudniającego i już doskonale wiemy, jakie firmy, jakie podmioty będą zobowiązane do tego, żeby wdrożyć PPK. W dalszej części nagrania dowiemy się, kto może założyć sobie rachunek w ramach PPK i gromadzić w nim środki, a ponadto dowiemy się, jakie kroki należy podjąć, aby wdrożyć łatwo i szybko PPK w swojej firmie. Szanowni Państwo,
chciałabym, żebyśmy omówili sobie definicję osób zatrudnionych. To jest definicja wynikająca z ustawy o prowadzeniu, pracowniczych planach kapitałowych. Zobaczmy. Już wiemy, że będziemy mówić o osobach podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu w Polsce. Tytuł prawny, jaki wiąże osoby zatrudnione z podmiotami zatrudniającymi, tutaj jest bardzo szeroki katalog. Mamy do czynienia z pracownikami i tutaj nie ma znaczenia tak naprawdę podstawa prawna nawiązania stosunku pracy. Nie liczy się to, czy jest to umowa o pracę na czas nieokreślony, czy na czas określony. Nie ma też znaczenia wymiar czasu pracy. Mówimy w tej samej mierze zarówno o osobach zatrudnionych na pełen etat, jak i osobach na części etatu. Wyjątkiem od tej zasady, mamy dwa wyjątki od tej zasady, wyjątkiem od tej zasady są młodociani, ponieważ to są osoby poniżej 18 roku życia, a do osób poniżej 18 roku życia nie stosujemy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. I wyjątkiem są również pracownicy przebywający na urlopie górniczym i urlopie dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Ponadto będziemy tutaj mówić o chałupnikach, o członkach rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, o osobach fizycznych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosujemy przepisy o zleceniu. Mówimy o członkach rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji oraz osób zatrudnionych na tych samych wymienionych przeze mnie tytułach, przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński w wysokości zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Co istotne, mówiąc o osobach zatrudnionych, mówię o tych osobach, które będą podlegać reżimowi jakby uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych, ale tu jest jedna ważna informacja. Są dwa reżimy. Jeden jest automatyczny, drugi jest wnioskowy. W tej chwili przyglądamy się temu automatycznemu reżimowi. Pod tym pojęciem mam na myśli te osoby, które z mocy ustawy, dla których z mocy ustawy podmioty zatrudnione będą podpisywały umowę o prowadzenie PPK, ale taka osoba w wieku od 18 do 55 lat, bo to jest ten katalog osób, które z automatu trafiają do pracowniczych planów kapitałowych, może złożyć pisemną deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli taka deklaracja wpłynie do nas jako do podmiotu zatrudniającego, że osoba zatrudniona, że nasz pracownik rezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, to wtedy bierzemy sobie to mocno do serca i takiej osoby nie podpisujemy dla takiej osoby umowy o prowadzenie PPK, bądź jeżeli taką umowę już wcześniej podpisaliśmy i ta osoba rezygnuje z udziału w uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych, to już po prostu w kolejnych miesiącach nie naliczamy wpłat od tej osoby i sami i takich wpłat nie przesyłamy na konto, na rachunek PPK takiej osoby. Dobrze, Państwo zauważyli już, że tutaj kategoria wieku jest taką kluczową kategorią, bo znowu mówimy teraz o osobach zatrudnionych objętych udziałem w PPK, ale na wniosek. I podstawy prawne, jeśli chodzi o stosunek zatrudnienia, nie zmieniają się i pozostają te same, czyli nadal mówimy i o pracownikach, i o chałupnikach, i o członkach rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji. Tutaj się nic nie zmienia. Natomiast osoby w wieku pomiędzy 55 rokiem życia a 70 rokiem życia to są osoby, które mogą uczestniczyć w pracowniczych planach kapitałowych, mogą chcieć, żeby były dla nich podpisane umowy o prowadzenie PPK, ale muszą złożyć wniosek. Czyli jeżeli zatrudniamy osobę, taki przykład z życia wzięty, jeżeli zatrudniamy osobę w wieku powyżej 55 roku życia, niech to będzie 56-letnia osoba, to co do zasady nie stosujemy wobec tej osoby kroków przewidzianych do podjęcia, do nawiązania, do zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla takiej osoby.
ale taka osoba może nam złożyć wniosek pisemny w sprawie przystąpienia do PPK i ten wniosek będzie determinował po naszej stronie działania związane z tym, żeby umożliwić takiemu pracownikowi gromadzenie środków w ramach PPK. Tak to wygląda. Państwo też zauważyli, że jest pewna granica wieku, te 70 lat, która do 70 lat może zbierać jeszcze fundusze w PPK i co dalej? Rodzi się pytanie, co dalej? Otóż ustawodawca przewidział następujące rozwiązanie. Jeżeli zatrudniam osobę powyżej 70 roku życia, to ja już nie mogę dla tej osoby zawrzeć umowy o prowadzenie PPK, czyli jeżeli ta osoba nie miała wcześniej u mnie prowadzonego rachunku PPK, to ta osoba już nie będzie objęta ustawą o pracowniczym planie kapitałowym, ale jeżeli ta osoba pracuje u mnie na przykład już 20 lat, załóżmy, i od tych 20 lat zbierała hipotetycznie, tak, no bo załóżmy, że nie od 20 lat, ale mniej, zbierała sobie swoje środki na PPK, mija dzień, kiedy przekracza tą granicę 70 lat. Jeżeli ta osoba nie podejmie żadnych działań, żeby zrezygnować z udziału w PPK, to ona nadal będziemy dla niej wpłacać wpłaty na PPK, chyba że po prostu zamknie ten swój rachunek i będzie już korzystać ze środków, które tam zgromadziła. Ale jeżeli nie ma po stronie takiej osoby żadnej decyzji, to tutaj się nic nie zmienia, to znaczy ten wiek 70 lat nie kończy okresu, w którym te środki są zbierane. Proszę Państwa, spójrzmy teraz na taką tabelkę, którą dla Państwa przygotowałam. Tabelka dotyczy terminów wdrożenia PPK w zależności od wielkości podmiotu zatrudniającego. Ponieważ projekt wdrożenia PPK to jest bardzo duży projekt, ponieważ przewiduje się, że około 11 milionów osób będzie objętych tym reżimem PPK. W związku z czym ustawodawca postanowił rozłożyć, można powiedzieć, na raty wdrożenie programu w całości. I jesteśmy w tej chwili, w tym momencie, przed taką pierwszą, najważniejszą datą, przed 27 października 2020 roku, który stanowi ostateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie dla podmiotów zatrudniających mniej niż 250 osób, ale więcej niż 50 osób i więcej niż 20 osób. Pozostałe podmioty, czyli mali przedsiębiorcy, będą się zajmować wdrażaniem PPK w 2021 roku, tak jak jednostki sektora finansów publicznych, gdzie nie ma znaczenia wielkość takiej jednostki sektora finansów publicznych. Te jednostki będą w jednym terminie wszystkie, niezależnie od ich wielkości, wchodzić w PPK. Przygotowałam dla Państwa jeszcze taką prezentację dotyczącą tych okresów, o których przed chwilą mówiliśmy, które były przedstawione w tabelce. Teraz widzimy je na osi czasu. Wydaje się, że to jest jakby wizualnie lepiej przedstawione i zobaczmy. Ustawa expressis verbis wprost podaje terminy objęcia podmiotu ustawą o PPK. Każdy podmiot sobie sprawdza, w którym terminie będzie wchodził w reżim ustawy. Samo pojęcie objęcia podmiotu ustawą o PPK nie oznacza, że automatycznie musimy tego samego dnia podejmować wszystkie kroki, podpisywać umowy i mieć wszystko gotowe. Nie. To jest taki czas, w którym ustawodawca daje nam właśnie daje nam sygnał, słuchaj, już jesteś w reżimie naszej ustawy, musisz zacząć działać, musisz zacząć sobie układać wszystko po kolei. O tym, jak sobie to wszystko po kolei poukładać, powiem Państwu w trakcie kolejnej części dzisiejszej prezentacji. Natomiast teraz zapamiętajmy sobie kilka spraw. Pierwsza z nich jest taka, że okres pomiędzy objęciem podmiotu ustawą, obowiązywaniem ustawy, to są okresy wskazane expressis verbis w ustawie, do momentu zawarcia umowy o prowadzenie PPK
będziemy nazywać okresem przejściowym. I to jest bardzo ważne pojęcie, ono jeszcze się nam pojawi i będę wtedy się odwoływać do naszej wiedzy z tego slajdu. No i po kolei widzimy, że mamy termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. No i później zaczynają się terminy przekazania pierwszej wpłaty. Tutaj zaznaczyłam dwa terminy. Jest to spowodowane faktem, że te terminy zależą od tego, w jakim terminie wypłacamy wynagrodzenia, więc one będą zmienne w tym wypadku. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Mianowicie chcę opowiedzieć Państwu o badaniu stanu zatrudnienia. Takie pojęcie, które mówi o tym, że musimy sobie sprawdzić, czy my jesteśmy objęci ustawą o PPK, czy nie. I ten przykład, który Państwu tutaj pokazałam, jest następujący. Załóżmy, że mamy firmę. Po COVID-zie okazało się, że musieliśmy się z częścią naszych współpracowników pożegnać. No niestety, taka była rzeczywistość. I dzisiaj zatrudniamy zaledwie 17 osób. Zaledwie 17 osób, więc patrząc w tabelkę, moglibyśmy dojść do wniosku, że dla nas reżim ustawy zacznie się obowiązywać dopiero od 2021 roku, więc mamy święty spokój. Nic bardziej błędnego, proszę Państwa. Okazuje się, że w ustawie są wskazane nie tylko terminy objęcia ustawą o PPK poszczególnych kategorii podmiotów, ale są też wskazane terminy badania stanu zatrudnienia i musimy ustalić, jaki mieliśmy stan zatrudnienia na dany termin, na dany czas i na podstawie tej informacji będziemy wnioskować, czy jesteśmy objęci ustawą o PPK, czy nie. Na wskazanym przeze mnie przykładzie mogą Państwo właśnie zobaczyć w praktyce, jak to wygląda. Nawet jeśli dzisiaj zatrudniamy tylko 17 osób, to badamy stan zatrudnienia z dnia 31 grudnia 2019 roku. Wtedy zatrudnialiśmy 34 osoby, w związku z czym byliśmy podmiotem zatrudniającym więcej niż 20 osób. A skoro tak, to objęcie nas ustawą nastąpiło 1 lipca i mamy obowiązek podjąć wszystkie kroki, żeby do końca tego roku już zacząć wypłacać pierwsze wpłaty na PPK. Jeżeli tego nie zrobimy, grożą nam konsekwencje, w związku z czym należy jakby tu szczególną uwagę na ten temat zwrócić. To zaznaczam. Proszę Państwa, spójrzmy teraz, jak można skutecznie wdrożyć PPK w naszej firmie. Mamy takich 5 kroków, które można uznać jako nawigację. Te kroki opiszę w następujący sposób. Obowiązek informacyjny. Wybór instytucji finansowej, zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, naliczenie i odprowadzanie wpłat do PPK, to będzie taki stały obowiązek, który będzie nas co miesiąc, będzie nam się co miesiąc powtarzał, oraz sprawozdawczość. W następnych częściach dzisiejszej prezentacji postaram się Państwu przybliżyć, na czym polegają te kroki. Dziękuję uprzejmie za uwagę.